Wielu wiernych zastanawia się, jak będzie wyglądała pierwsza komunia święta w okresie pandemii koronawirusa. Ze względu na zalecenia rządu wcześniej odwołano uroczystości. Na portalu Interia. PL pojawiły się informacje o tym, w jakich warunkach dzieci po raz pierwszy będą mogły przyjąć sakrament. Według PAB w niektórych parafiach ceremonia ta już się odbyła. Po łagodzeniu rządowych obostrzeń w kościołach znów będzie mogła zostać udzielona pierwsza komunia święta. Z informacji w mediach wynika, że uroczystości będą odbywały się między majem a październikiem. Jednak z uwagi na to, że w Polsce wciąż panuje pandemia koronawirusa, ceremonia będzie przebiegała w innych warunkach. Pierwsza komunia święta będzie miała inną formę, niż ta, do której przyzwyczaili się wierni. Kościół będzie musiał zaplanować ceremonię tak, aby zachować wszelkie środki bezpieczeństwa. Kluczowe decyzje należą do biskupów oraz rodziców dzieci, które będą chciały w tym roku przyjąć sakrament po raz pierwszy. Jak informuje interia.pl, w niektórych parafiach msze odprawiane są tylko dla jednego dziecka i jego najbliższych. Duchowa komunia święta. Komunia święta jest bardzo ważnym elementem życia duchowego dla wiernych. W związku z pandemią koronawirusa APP, Stanisław Gądecki odwołał sakrament pierwszej komunii w archidiecezji poznańskiej. Ma on zostać przywrócony dopiero, gdy sytuacja w naszym kraju zostanie opanowana. Jednak po powrocie dzieci do szkół decyzja ma zostać pozostawiona rodzicom i proboszczom. Każdy przypadek należy rozpatrzyć indywidualnie, nie może decydować głosowanie lub wola większości. Gdyby rodzice zdecydowali się na komunię świętą swojego dziecka w pierwotnym, majowym, terminie, należy uczynić to z zachowaniem najwyższych środków ostrożności, w małych grupach lub nawet pojedynczo, niekoniecznie w niedzielę, słowa APP. Cytuję interia.pl. Komunia święta 2020. W niektórych parafiach pierwsza komunia święta już się odbyła, jak wynika z informacji opublikowanych przez PAP. Wygląda jednak na to, że sakramentu udzielono w specjalnych warunkach, aby nie narażać dzieci. Wyznaczenie terminów leży w gestii księży proboszczów oraz rodziców. W wielu parafiach przyjęto takie rozwiązanie, że dzieci otrzymują komunię ŚW. W mniejszych grupach. Są też miejsca, gdzie proboszczowie, na prośbę rodziców, odprawiają mszę ŚW. Tylko dla danej rodziny z dzieckiem w małej grupie parafialnej. Natomiast, jeżeli rodzice wolą odczekać, to uroczystość jest przeniesiona na wrzesień lub październiku, ale to już są kwestie bardzo indywidualnych rozwiązań, wyjaśnił PAP-DIR. Wydziału Nauki Katolickiej Diecezji Warszawsko-Praskiej KS.
Piotr Pierzchała. Pierwsza Komunia Święta 2022. Chociaż Kościół może zapewnić, że pierwsza Komunia Święta odbędzie się przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa, to do rodziców ma należeć decyzja o tym, czy chcą, by ich dzieci przyjęły sakrament. Według portalu interia.pl biskup Solarczyk poinformował, że ceremonie odbywają się w wymiarze kilku lub kilkunastoosobowych grup, co jest zgodne z prawem. Zdarzają się również przypadki mniejszych parafii, w których uroczystość organizowana jest indywidualnie dla jednego dziecka w otoczeniu najbliższej rodziny. O zmianach w Kościele. Źródło: interia.pl.